Witam serdecznie. Dzisiaj zrobimy makowiec japoński z gotowej masy makowej. Potrzebować będziemy 3 duże jajka, puszkę masy makowej 850 g było w puszce, pół szklanki kaszy manny, 1,5 łyżeczki proszku do pieczenia oraz 4 jabłka. Jabłka pokroję w kosteczkę, obiorę i pokroję w kosteczkę, a jajka ubiję na puszystą masę. Składniki już mam przygotowane. Masę jajeczną idealnie ubitą i teraz będziemy łączyć makowiec. Do masy makowej dolewamy jajka. Należy to pomieszać. Dosypiemy proszek i kaszę mannę. Oraz jabłka. Masę dokładnie połączymy, przełożymy do formy, formę 21 cm, mam wyłożoną papierem do pieczenia. Makowiec będziemy piekli około 50 minut w 170 stopni. Już mam idealnie. Tak. Wyrównujemy powierzchnię i makowiec wędruje do piekarnika. Makowiec japoński z gotowej masy makowej. I tak oto makowiec japoński z gotowej masy makowej mamy upieczony. Jest on jeszcze gorący. I ja wierzch posypię startą czekoladą. Gorący, dlatego że ta czekolada się rozpuści i powstanie taka polewa czekoladowa. Zawsze czekamy, aż ciasto ostygnie, ale ja ukroję gorącego kawałeczek, jak wygląda przekrój. Bardzo gorący i tak oto wygląda makowiec japoński z gotowej masy makowej. O ile Państwu mój przepis się podoba, to serdecznie proszę o łapkę w górę.